Panie Marku, pan jest, można powiedzieć, ojcem chrzestnym, ale bez oczywiście pejoratywnego znaczenia tego centrum. Czy ma pan wrażenie, że nie będzie centrum edukacji wdrożonym kulą u nogi powiatu? Jak pan to dzisiaj ocenia? Na pewno trzeba stwierdzić jedno. To jest instytucja, która została stworzona kilka miesięcy temu. Nie ma jeszcze nawet roku funkcjonowania, więc na samym starcie zawsze są pewne problemy. Ja bym nie chciał, żeby wokół centrum tworzył się jakąś taką atmosferę, że coś tam nie gra, coś jest nie tak, bo to nie sprzyja tej jednostce. Mamy firmy, które wynajmują powierzchnię w CEW-ie, to są firmy w inkubatorach przedsiębiorczości, one tam pracują, działają. Ile już jest obłożone, jaki procent? 7 firm, a został ogłoszony kolejny konkurs do końca lutego. Więc niebawem zobaczymy, poznamy, ile firm dodatkowo chce się zgłosić. Dopiero po pełnym roku, a właściwie po 2 latach będzie można oceniać, jak zafunkcjonowała w naszym otoczeniu, w naszym środowisku tego rodzaju instytucja. Ja wierzę w to, że ona spełni swoje zadanie. Odpowiednio ważny jest dobry klimat, to jest po pierwsze, no i osoba zarządzająca. I tu jakby jest klucz, że trzeba jak najlepiej spróbować poszukać kogoś, kto zastąpi panią dyrektor Lange i poprowadzi tę placówkę. Myślę, że jeszcze za krótko, żeby już robić takie podsumowania. Cewka to jest dobry, bo tak gdzieś po coraz częściej. To jest taki troszeczkę, ale tak. Cewka jest przykładem takiej zasady, którą w ekonomii się głosi dość często, która przypomina o tym, że budynki, wszelkie nieruchomości są głównie źródłem kosztów. Źródłem kosztów, a nie przychodów. Źródłem przychodów są przede wszystkim ci użytkownicy. Tak? I teraz tak naprawdę toczy się bój o tych użytkowników. I to rozstrzygnie, czy ta inwestycja będzie, że tak powiem, wypali, czy też nie. Moim zdaniem ten początek nie był najlepszy. To znaczy, pomijam oczywiście samą miłą imprezę. Na otwarciu. Na otwarciu, ale początek, który spowodował po prostu połączenie jak gdyby instytucji z natury ukierunkowanej na innowacje, wdrożenia, czyli przeprowadzki zawsze technologie, są trudne. A jednocześnie wpakowanie tam dwóch instytucji, które nie kojarzą się ani z innowacją, ani z nowymi technologiami, ani z nowoczesnym społeczeństwem, czyli na wejściu tym, którym się nie wiedzie w szkole na początku i potem tym, którym się nie wiedzie w życiu, tak? I to nie jest najlepszy, że tak powiem, zwiastun całości, bo jak tutaj uczyć się innowacji, jak tu uczyć się przedsiębiorczości, kiedy z boku widzimy raczej coś zupełnie innego. CEW no został dwukrotnie osierocony, bo raz przez kolegę Marka Szczepańskiego, wszyscy byli przekonani, łącznie w Platformie jego koledzy radni, tak? Że będzie dyrektorem tej instytucji. Jeszcze teraz drugi raz został osierocony, niestety. Kilka liczb. No, cała ta inwestycja kosztowała prawie 7 milionów złotych, z czego bez mała 2 miliony to był udział powiatu. 14 inkubatorów, 13, a 7 mamy zajętych. Funkcjonujemy bodajże od 4 października. No start, no, powiedzmy sobie, jakieś tam jest zainteresowanie. Kosztuje nas roczne utrzymanie CEW-u według uchwały budżetowej bez mała 500 tysięcy złotych, 456 tysięcy złotych, z czego 180 tysięcy złotych to są płace urzędników zatrudnionych tam. Nie ma nigdy szans, żeby to się samofinansowało. Ja pytałem pana starostę bodajże w czerwcu czy w maju, jak będzie wyglądało finansowanie, jakie koszty. Pan starosta powiedział, że będzie się samofinansowało. To jest nierealne, absolutnie nierealne. Kolejna rzecz, no mamy salę tam, dużą salę konferencyjną, która chyba też nie zarobi na siebie nigdy, no bo mamy, przypominam, w Chojnicach salę, chociażby we Wszechnicy, która nie jest obłożona. Ale pamiętajmy o podstawowej zasadzie, tak. Niech żabę zje ten, kto, że tak powiem, ją jakby wywołał, tak? I przerzucanie odpowiedzialności tutaj na miasto albo tworzenie kolejnej spółki już z tą, którą pan wymienił, jest dość kłopotów, to teraz kolejna spółka, to nie są najlepsze pomysły. Trzeba spróbować jednak, tak jak pan starosta tutaj mówi, wykorzystać cały potencjał tego podmiotu, szukać wszystkich tych możliwości, które istnieją na tym realnym rynku. Po co CEW został stworzony? Czyli mówimy o tym, o innowacyjności, czyli o elemencie, który jest najważniejszy dzisiaj zauważalny w całej gospodarce. To jest element, który pcha całą gospodarkę do przodu. Jeżeli nie będziemy myśleć o innowacyjności, to będziemy tak naprawdę nie tyle zostali w miejscu, co się cofać. Ale czemu my mamy myśleć? Przedsiębiorcy niech o tym myślą. No więc właśnie, ale gdzieś można realizować swoje pomysły. Cywilizowani kraje, przedsiębiorcy wykładają na to pieniądze. Zgadza się, natomiast do zadań powiatu również należy pomóc szeroko pojętą przedsiębiorcom, więc tutaj mamy możliwość dla młodych firm, które
dzisiaj na starcie nie mają dostać tego bagażu w postaci wynajmowania powierzchni za bardzo duże pieniądze, kupowania infrastruktury i tak dalej. Miałem być dyrektorem CEB-u, więc ja sobie nie wyobrażam, żeby ktoś snuł takie pomysły, że konkursy na dyrektorów będą ustawione, że z góry będzie wiadomo, kto będzie dyrektorem danej jednostki. Ale mówiliśmy o platformie, on wszystko. No więc ja nie znam nazwisk, to są jakieś nazwiska dla mnie bliżej nieznane, więc wiadomo jest, że jednostka nowo tworzona ma dyrektora wyłanianego w drodze konkursu. Jednego brakuje w tym wszystkim. Wspominacie panowie o nowoczesności, innowacyjności, nowych technologiach, a współpracujemy z uniwersytetami i uczelniami kształcącymi humanistów. Dlaczego nie zaprosimy do współpracy Politechniki Gdańskiej, Politechniki Koszalińskiej czy Bydgoskiej Uczelni Technicznej?